Dzień dobry. Zapraszam do Chrzybska Wielkiego, jednej z czterech gmin powiatu międzychodzkiego, gdzie po raz 20 odbyły się Dni Wędzonej Sielawy. Impreza ta zgromadziła nie tylko miłośników dobrej zabawy i sportu, ale również smakoszy ryb, bo właśnie w Chrzybsku Wielkim, na co wskazuje nazwa gminnego święta, można jeszcze skosztować wędzonej lub smażonej sielawy. Ryba ta występuje już tylko w nielicznych akwenach w Polsce, bo lubi głębokie i przede wszystkim bardzo czyste jeziora o twardym dnie, a tych jest niestety coraz mniej. Zatem obecność sielawy w jeziorze to najlepsza rekomendacja dla turystów, którzy w Chrzybsku Wielkim znajdą oprócz czystych wód i smacznych ryb malownicze lasy, gdzie naprawdę można wypocząć. Z 255 zawodników wystartowało w półmaratonie i ćwierćmaratonie, które odbyły się w Chrzybsku Wielkim w powiecie międzychodzkim. W tej po raz drugi organizowanej biegowej imprezie wzięło udział dwa razy więcej zawodników niż przed rokiem. Nic w tym dziwnego, bo malownicza i urozmaicona trasa wokół jeziora przyciąga bardzo wymagających biegaczy, ale również zachęca do uprawiania sportu. Była to nie lada okazja, aby sprawdzić się lub przygotować do kolejnych startów. Zawodnicy biorący udział w półmaratonie i ćwierćmaratonie przyjechali do Chrzybska Wielkiego z całej Wielkopolski i województw ościennych. Ta sportowa impreza odbywa się w ramach Święta Gminy, czyli Dni Wędzonej Sielawy, które w tym roku odbyły się po raz 20. Zaczęło się od niedawna, bo ja mam takie małe dziecko roczne. Wtedy to jest jedyny sport, na który starcza mi czasu, ponieważ na wszystkie inne, zdaniem się na siłownię i nie wiem, na basen czy gdzie indziej, to znacznie więcej czasu to pochłania. Natomiast bieganie to wychodzę z domu wtedy, jak tylko mam czas i biegam. To jest mój drugi półmaraton i teraz chciałabym jeszcze maraton w październiku w Poznaniu, z którym też nie wiem, czy to się uda, czy starczy mi sił. A siły trzeba było rozkładać równomiernie na całej trasie, ponieważ wysoka temperatura i słońce dawały się we znaki wszystkim zawodnikom. Te trudności z pewnością rekompensowała atrakcyjność trasy. Przyjechałem do tego, że to ładne tereny, bardzo pięknie, pagórki, ładne, fajne podbiegi, zbiegi. A generalnie bardzo ładne tereny, park krajobrazowy. Do tego trzeba dorzucić jeszcze radość z biegania oraz pozytywne skutki uprawiania sportu na organizm człowieka. A to najlepsza rekomendacja, aby spróbować swoich sił najpierw na dystansie 10 km, a potem w półmaratonie i maratonie. Efekty takich sportowych zmagań są nie do przecenienia. Świetne samopoczucie, które jest nieporównywalne po prostu do niczego innego. Bardzo satysfakcjonujący, długi trening i później przede wszystkim mnóstwo endorfin. Również wzrost wytrzymałości, kondycji. To ja myślę, że się przekłada na wiele dziedzin życia. Pierwszy na metę półmaratonu przybiegł z czasem 1 godzina 24 minuty i 23 sekundy Tomasz Hawawko z Dębna, który również w ubiegłym roku ukończył ten bieg z najwyższą lokatą. Drugie miejsce w półmaratonie zajął Przemysław Fornalik z Lwówka, a trzecie Mateusz Rodewald z Wronek. To jest trasa ciężka, nie? To jest, nie jest typowy, to jest cross, także nie jest to taki typowy półmaraton. Więcej biegnie się właśnie po terenie niż po asfalcie. Dużo podbiegów, trochę selektywna. Dopiero ruszyłem tak zdecydowanie na drugiej pętli, uzyskałem przewagę i tak powiozłem do mety. Ćwierć maraton, czyli bieg na 10 km, najszybciej ukończył Jakub Szymankiewicz z Wronek. Kolejne miejsca zajęli poznaniacy Grzegorz Urbańczyk i Przemysław Pawlak. Natomiast najlepszą zawodniczką, która jako pierwsza ukończyła trasę półmaratonu, była Katarzyna Besz-Malinowska z Poznania. Od początku biegu narzuciła ostre tempo i spośród 24 pań była zdecydowaną faworytką. Dystans ukończyła z czasem 1 godzina 41 minut i 14 sekund. W klasyfikacji generalnej zajęła 29 miejsce. Nie było specjalnej strategii. To była w dużej mierze walka z trasą. Nie przygotowywałam się specjalnie, trenuję cały sezon. Startuję w Grand Prix Maratonu Wielkopolski, w Grand Prix Dziesiątek i główny cel maraton poznański. No to bardzo ciekawe doświadczenie, tak powiem, ale bardzo wymagająca trasa. Tak jak pan organizator powiedział, faktycznie malownicza, ale zdecydowanie nie na rekord. To jest bardziej doświadczenie niż wyścig. Każdy z zawodników półmaratonu, który pokonał dystans liczący dokładnie 21 km, musiał dwa razy okrążyć Chrzybskie Jezioro. Te warunki biegowe różnią się od tych, których można doświadczyć na innych imprezach w Wielkopolsce. Trasa wiedzie bowiem po pagórkowatym terenie, polami i lasami. Zawodnicy niewiele czasu spędzają na drogach asfaltowych.
Trasa biegnie wokół jeziora tutaj w Szybsku. Tereny te znane są z tego, że no są przepiękne, malownicze tereny, zwłaszcza jeżeli chodzi o sporty takie jak bieganie, rowery, wędkarstwo, żeglarstwo i tak dalej. No, przepiękne tereny. Trasa na pewno jest trudna. Jest to inna trasa niż te trasy, które są na półmaratonach czy biegach na 10 km w dużych miastach. Tutaj ta trasa w większości to jest trasa po jednak ścieżkach takich leśnych, polnych. Jest bardzo dużo podbiegów, zbiegów. Są także no, takie piaszczyste, można powiedzieć, odcinki. Walorych Szybskich Jezior promuje Urząd Gminy, który mocno inwestuje w miejscową infrastrukturę, aby w ten sposób przyciągnąć do wsi turystów. Atutem gminy są nie tylko czyste wody, ale również lasy, które zachęcają do pieszych i rowerowych wycieczek. Wkrótce zapełnią się smacznymi prawdziwkami, podgrzewkami i rydzami. Te grzybodajne tereny i czyste jeziora znajdują się zaledwie 60 km od stolicy Wielkopolski. Zmiany na naszej plaży. Wszystko robimy po to, żeby zwiększyć naszą atrakcyjność turystyczną, żebyśmy tutaj mogli coraz to lepszą ofertę dla tych, którzy tutaj zechcą do nas przyjechać, żebyśmy mogli im coraz to lepszą ofertę przedstawić. I też bieg, półmaraton wokół przepięknego jeziora Szybskiego. Chcemy też te nasze tutaj walory turystyczne, przyrodnicze pokazać. No to jest nasz kierunek rozwoju i myślę, że w tym kierunku coraz bardziej i konsekwentnie będziemy zmierzali. Zarówno te inwestycje, które tutaj na plaży, jak i również ta oferta kulinarna, sportowa, to co tutaj naszym szanownym gościom i mieszkańcom na te dwa dni wędzonej sielawy święta gminy przygotowaliśmy. A na dniach wędzonej sielawy nie mogło oczywiście zabraknąć ryb z Szybskich Jezior, o które zadbali miejscowi rybacy. Liczne punkty gastronomiczne prześcigały się w kulinarnej ofercie. Choć udało nam się podpatrzeć panie podczas przygotowywania posiłków, to jednak przepis na najsmaczniejszą rybę nadal pozostał dla nas tajemnicą. Zatem smakoszom nie pozostaje nic innego, jak tylko przyjechać do Szybska Wielkiego i skosztować tych przysmaków na miejscu. A jeżeli chodzi o rybę smażoną, jak przyrządzić, nie powiem, bo to jest tajemnica zawodowa. A jest do zjedzenia pstrąg, sandacz i dorsz. W ofercie oprócz smażonych ryb były także wędzone, a wśród nich królowa miejscowych jezior, czyli sielawa. Rybę tę charakteryzuje bardzo delikatne mięso. Niestety można ją spotkać już tylko w niewielu akwenach, ponieważ lubi bardzo czystą wodę. Wędzoną sielawę na stoiskach w Szybsku Wielkim można było kupić już od 35 zł za kilogram. Przygotowaliśmy pstrąga, sielawę, karpia wędzonego i węgorza. Smaczne? Bardzo smaczne. Najlepsze w regionie. Opinię tę potwierdzają turyści, którzy skosztowali białego i smacznego mięsa sielawy, ale również innych ryb. Stoiska przez dwa dni wydały kilkaset kilogramów rybnych przysmaków. Naprawdę bardzo dobra. Przede wszystkim jest świeżutka, tuściutka. Jest troszeczkę większa, jest więcej mięsa, dobrze owędzona, świeżutka, także jest idealna. Zapraszamy do odwiedzenia jeszcze podczas tegorocznych wakacji gminy Szybsko Wielkie, gdzie każdy turysta znajdzie czyste lasy i jeziora oraz najlepszą i co najważniejsze najsmaczniejszą rybną ofertę kulinarną w regionie. Zbliżają się Gronalia w Grodzisku Wielkopolskim, czyli szósty Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr organizowany przez Centrum Kultury Rondo. W tym roku od 15 do 18 sierpnia miasto będzie miejscem popisów tanecznych i wokalnych 10 zespołów ludowych i folkowych z Polski, Czech, Turcji i Ukrainy. Gospodarzy reprezentować będzie zespół tańca ludowego Cybinka. Gronalia co roku przyciągają bardzo różnych artystów, bo zespoły folklorystyczne i orkiestry dęte prezentują się na nich na przemian, a więc podziwiane są co dwa lata. Grodzisk Wielkopolski co dwa lata gości najlepsze zespoły ludowe, a mieszkańcy mają okazję poznać inną kulturę, nierzadko bardzo różną od wielkopolskiej. A wszystko za sprawą festiwalu, który odbywa się pod nazwą Gronalia. Pierwsza impreza odbyła się 6 lat temu. Kiedyś taką wielką imprezą kulturalną w Grodzisku było piwobranie. Zabrakło piwa, odstąpiono wtedy do organizacji takich imprez kulturalnych i po jakimś czasie pojawiła się myśl, żeby stworzyć coś nowego. I ponieważ Grodzisk był znany z orkiestr dętych, która funkcjonuje do dzisiaj, ma bardzo duże osiągnięcia, a także są zespoły folklorystyczne, takim przykładem jest właśnie Cybinka. Stąd też padł pomysł kilka lat temu, aby organizować na terenie Grodziska
imprezę, na której będziemy mogli poznawać i dorobek naszych zespołów, ale przede wszystkim sąsiadów, a i zespołów zagranicznych. Między innymi są to zespoły z miast partnerskich, z którymi Grodzisk ma podpisane umowy. Ta wzajemna promocja kulturalna przybliża miasta partnerskie. Tegoroczna propozycja artystyczna jest jeszcze bardziej bogata niż zwykle, bo do Grodziska Wielkopolskiego na wielki koncert galowy, który zaplanowany jest na 17 sierpnia, przyjedzie blisko 400 wykonawców. 6. Międzynarodowy Festiwal Zespołów Folklorystycznych i Orkiestr Gronalia 2013. 12 zespołów folklorystycznych, blisko 400 wykonawców, 4 zespoły zagraniczne. To wszystko w Grodzisku Wielkopolskim 17 sierpnia. Najpierw korowód ulicami miasta, a potem o godzinie 17 bardzo długi galowy koncert międzynarodowy z udziałem właśnie tych zespołów. Między innymi z Łotwy, z Czech, z Ukrainy i z Turcji. Zespoły biorące udział w Gronaliach wystąpią także w piątek 16 sierpnia w Wągrowcu, a w niedzielę 18 sierpnia w Krotoszynie. Szczegóły można znaleźć na plakatach. W Szamotułach nie można narzekać na nudę, bo miejscowy ośrodek kultury przygotował dla dzieci i młodzieży wiele atrakcji. Zajęcia trwają od rana do wieczora, od poniedziałku do piątku. Uczestniczyć można w zajęciach plastycznych, teatralnych, wokalnych, kulinarnych, rękodzielniczych i tanecznych. W programie są również wyjazdy i zajęcia sportowe. Szczegółowy program wakacyjny można znaleźć na stronie internetowej Szamotulskiego Ośrodka Kultury www.szok.info.pl lub na plakatach.